33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu. Skytraki. Samoloty C-130 Hercules i samoloty Kaza. Te samoloty są Hercules z 33. bazy lotnictwa transportowego w Powidzu, a Kazy z 8. bazy lotnictwa transportowego w Krakowie. Drodzy Państwo, Baltic Beast przekołowują przed Państwem, za chwilę będą kołać przed Państwem. Czekoladki, Toblerone. Tak też nazywa się ta formacja. Nie wiem, czy to jest napisane. Szwajcarskie czekoladki, proszę bardzo. Grupa akrobacyjna Państwu to pokazuje. Kolejne przestrojenie. I tu zagadka, jak to się może nazywać? Nie wiem, jak to jest w języku niemieckim, ale po polsku nazywa się to stołek do dojenia krów, ze względu na to, że Szwajcaria słynie z tego, że to z hodowli. Milka zresztą. Świetne krowy, niebieskie zresztą wszystkie. Tak, tak. Tak też nazwali tą formację. Wysiłek prowadzącego, który musi tak to prowadzić, żeby ci skrzydłowi się utrzymali. Dokładnie. To, co Państwu wcześniej mówiłem, że prowadzący formacji na nim spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. On musi znać nie tylko ograniczenia swojego samolotu, ale musi znać ograniczenia całej formacji, że nie wszystko może wykonać. Nie może wykonać manewrów nagłych, gwałtownych, które zaskoczą kogokolwiek. Dlatego tu jest właśnie briefing, trening, przygotowanie. No i właśnie szczególnie takie figury, jakie oglądaliśmy przez chwilę, czyli wolna beczka cała, sterowana całą formacją, należą do tych, które warto podkreślać. Warto do tych, która będzie wykonywała figury synchronicznie. No i a tu będziemy świadkami pewnie mijanki. Proszę bardzo. Ze skuterów, czyli naszych sympatycznych kolegów. Co nie znaczy, że łatwo. A tutaj już nad nami para samolotów, która wykonuje beczkę, proszę Państwa, ale zwróćcie uwagę, że obydwa samoloty mają wypuszczone podłoże. No w takim schowane, ponieważ się schowali z górę położone. Zaczynanie było od pokoju wypuszczone, lecz nie osłuchane. Nie, nie, ja to chętnie. Nie. Olbrzymia była i pięknie wysterowana. To będzie widać. Ale ja w ogóle tutaj nie chcę. Zdjęcia
afternoon would like to ustawiło dobrze. Lining up for a twist maneuver in which you can take excellent photos of them. They will be shortly from your right. I take a short break to remain that about the team and introduce you to the pilots. Team leader for this year is number one, Captain Jonne Hovilainen. On Jonne's left wing is number two, Captain Henri Ormisto. Flying and mastering the right wing as number three, Captain Mark Fuchs. And on the slot position as number four, doing his work, Henrik Färre. The pilots flying in Midnight Hawks have gone through a very demanding career. All four have way more than 1,000 flight hours on jet planes. On a normal day, they work as flight instructors in the Air Force training air wing, and for the Midnight Hawks, they train hard during the spring to get their skills up and the show look good. And now the twist. Drodzy Państwo, ci piloci na co dzień są instruktorami, więc latanie w grupie akrobacyjnej jest takim zajęciem dodatkowym do ich ciężkiej pracy, gdzie przygotowują studentów, kadetów latających właśnie w szkole lotniczej w Kałuchawie. Każdy z nich ma ponad 1000 godzin wylatanych za sterami samolotu. In the first section of our show, the team displays its skills flying in a close formation. This diamond formation that you see right now is the trademark of the Midnight Hawks, leaving just a few meters of space between the aircrafts. Flying this close takes an enormous amount of concentration from the guys as they soar in the skies at speeds of 400 to even 700 kilometers per hour. W tej chwili Midnight Hawks zaprezentują figury akrobacji ukazujące latanie w ciasnych formacjach. Tak jak teraz, drodzy Państwo, możecie zobaczyć, gdzie odległości pomiędzy samolotami są minimalne. Prędkości podczas tych przelotów są rzędu 400-700 km na godzinę.
specjalnie dla Was. Now back to the rock music. Przepraszam bardzo, nie do lądowania. W locie odwróconym w tej chwili jest. Z drugiej zaś strony ma dość samoloc, nie ma maksymalną prędkością. A, idzie. Lewy. Proszę tak, dobrze, nie pomyliłem się, że podwozie ma wypuszczone. Konfiguracja do lądowania, formacja. Speed and do a low pass. 3,000 hours in multiple deployments in both Afghanistan and Djibouti, and also the co-pilot Harm Kaz Kazmir has flown for almost 2,000 hours in battles like fought in Iraq and Afghanistan. Dowódca załogi ma wylatane 3000 godzin, drugi pilot ma wylatane 2000 godzin, obydwaj uczestniczyli w misji w Afganistanie. The Apache solo display team consists of 8 persons, 4 technicians and 4 pilots. Only 2 of those pilots are qualified and trained to perform these unique maneuvers. Cały zespół liczy 8 osób. M8 osób siedzi w środku. Apache helicopter you're seeing has the call sign HAWK-01. Teraz tak, jaka różnica jest? F-16 leci z dużym kątem natarcia, zaś widzisz, Apache jest pochylony do przodu, co oznacza, że wykorzystuje praktycznie pełną moc, leci z pełną prędkością, z jaką może wykonać to. Ale trzymają się razem. And ladies and gentlemen, there they come from right to left, the HAWK-01 Apache helicopter and the orange F-16 with smoke. Forming a flyby, gaining airspeed, and the HAWK-01. Samolotem F-16, który pięknie odpala.